Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, ma być piękna pogoda, ma być 22 stopnie, pełne słońce. Powiedziałabym, że to taka pogoda idealna, ja taką po prostu uwielbiam, bo nie jest, wiecie, za duszno, za gorąco, ale jest cieplutko, a na słoneczku to już w ogóle będzie mega cudownie. Mamy w ogóle poranek, dziewczyny poszły do szkoły, jest piątek. Lila teraz trochę traci głos, ale przynajmniej boli ją jej gardło, więc mam nadzieję, miałam nadzieję, że się to nie przeobrazi, nie przeobrazi? Miałam nadzieję, żeby to się, wiecie, nie przeobraziło na jakąś anginę. No i na szczęście widzę, że, wiecie, traci trochę głos, ale już mówi, że ją gardło mi boli. To jest super, także bardzo, bardzo się cieszę. Ale Mati dzisiaj tak stała rano i mówi, coś mnie zaczyna boleć gardło, czuję się jakaś słaba. Lila mnie zaraziła, a mówiłam jej, żeby do mnie nie podchodziła, a mówiłam jej coś tam, tak sobie urągała, wiecie. No pewnie też dlatego, że Mati jutro ma, słuchajcie, zajęcia balet, tap, no i ona by nie chciała... No czuć się źle, wiecie, ona chce iść bardzo na te zajęcia, ona bardzo je lubi i zależy jej, żeby chodzić, więc no nie zależy jej na tym, żeby się źle czuć. No, a ja założyłam sobie sukienkę moją, tą spódnicę, sorry, co ja mówię, spódnicę i do tego mam osobno bluzkę. Niektórzy myśleli, że to sukienka, jak widzieli na Instagramie rolki czy tam zdjęcia z Portugalii i słuchajcie, nie, to jest spódnica. I ona ma taki, widzicie, rozporeczek, ale niekoniecznie można go, wiecie, pokazywać. Tutaj jest taka wiązana, bo ona jest na zakładkę. I do niej jest taka sama bluzka z, taką, tu, z takim dekoltem a la woda. Coś w tym stylu. Ale ja dzisiaj stwierdziłam, że zakładam to zupełnie z czymś innym. Założyłam randomową bluzkę, chciałam z odsłoniętym brzuchem, ale niestety chyba są wszystkie w praniu, albo Maty mi podkradła, więc założyłam po prostu taką, wiecie, beżową i chcę, żeby mi było po prostu wygodnie. A, i pytaliście mnie, skąd ja mam tą sukienkę, bo myśleliście, że to sukienka na Instagramie, ale powiem Wam, że nie, to jest komplet i ja to kupiłam już w zeszłym roku, kupiłam to w Matalanie i powiem Wam, że bardzo to lubię, bo to jest takie typowo właśnie na wakacje, na urlop, a że teraz te wzory typu centki i wiecie, zwierzęce są, no bym powiedziała, że wróciły do łask chwilowo, no to jeszcze fajnie, bo mam taką fajną, wiecie, spódnicę, a myślałam, żeby sobie kupić taką lamparcią spódnicę, ale jak mam tą, to nie wiem, czy już, słuchajcie, ryzykować. Tylko wiadomo, że do takich spódnic, no nie założycie sobie nic pstrokatego, musicie bardzo to tak, wiecie, łagodzić górą. No, ale spódnica jest mega wygodna i wiecie, ile byście nie zjedli, to możecie sobie samemu regulować ją w pasie, więc ona, czy za rok, czy za dwa nadal będzie dobra. No, ale już z tą bluzką to już tak trochę za dużo dzisiaj mi było, więc założyłam osobno. Idę na dół, zaczynam sobie robić jakieś śniadanie. Dzisiaj chyba po prostu kanapki, no, także mam na to ochotę i zmykam na dół i jeszcze czekam, żeby... Czekam jeszcze na jeden telefon i też muszę zadzwonić do mamy, też muszę jej poogarniać parę rzeczy, więc takich trochę organizacyjnych rzeczy mam z rana, a potem chcę umyć okno w ogrodzie, bo po naszym szlifowaniu w zeszłym tygodniu, słuchajcie, padało i nie było kiedy umyć okna i chcę właśnie sobie tam troszeczkę porobić. No a jutro zaczynamy dalszy ciąg naszych prac, słuchajcie, w ogrodzie. Oczywiście mamy trochę rzeczy typu zabyć Mati na zajęcia jakichś takich pobocznych tematów. Mati też jutro chyba jedzie ze znajomymi gdzieś. No, także są jakieś tam plany i zastanawiamy się, czy nie sprzątnąć właśnie w akwarium w sobotę i czy nie dokupić rybek. Z jednej strony to powiem Wam, że zostały nam tylko dwie rybki i one już bardzo, bardzo długo funkcjonują w tym akwarium. Ja nie wiem, czy bym nie chciała w ogóle zrezygnować z akwarium, no ale mamy rybki, więc musimy siłą rzeczy te akwarium na razie jeszcze trzymać. I Artur mówi, to może dokupmy jeszcze rybek, więc już w sumie nie wiem, czy się pozbywamy bardziej i czekamy, żeby sobie godnie dożyły nasze rybki starości, czy po prostu dokupujemy i dalej trzymamy. Nie przeszkadza mi samo akwarium, ono nawet pięknie wygląda, jak się mi podświetli wieczorem, jak się wchodzi do kuchni. Bardziej, słuchajcie, chodzi mi o to, że tak, jak wyjeżdżamy, no to trzeba ten karmik ustawiać. Szybko ta woda się brudzi, trzeba ją wymieniać. Mamy już te rybki też tyle czasu i zabiera mi to trochę blatu. Odkąd mam airfryera i go trzymam na wierzchu, no to słuchajcie, zabrało mi to trochę blatu, więc no nie wiem. A nie chcę też w innych pokojach mieć akwarium, bo no to jest trochę problematyczne i nie mam za bardzo gdzie postawić. Mam tu na górze snaki dla chłopaków. Takie, wiecie, na zęby i zaraz im dam po jednym. Ale on, zobaczymy, czy chętnie będą. Jak powiedziałam snaka, to od razu przybiegł Bruno. Proszę, Brunuś. I Rabuś. Ale nie zabieraj Rabusiowi, nie bądź wiśnia. Chodź tutaj, masz swoje. Wręcz to jest do jedzenia. O właśnie, nie do zabawy. Bo Rabuś też to lubi, tylko Rabuś potrzebuje się jako lord namyślić teraz, słuchajcie, z 15 minut, czy w ogóle zjeść. Zanim ty się namyślisz, to brat już ci to zje.
Dobre. No rabuś, on ci to zje. Nie rusz mu, Brunuś. Jedz, rabulku, dobre. Rabusiowi to jeszcze trzeba wmówić, słuchajcie, że to jest pyszne, że to jest dobre i go poprosić. Proszę, zjedz, to jest pyszne. No. Dobre na ząbki. Czyści ząbki, tak. Widzisz, Brunuś? Chcecie jeszcze? Chcecie jeszcze snaka dać? No dobra, to jeszcze po jednym. Tu Brunuś, tu Rabuś. Jedzcie ładnie, chłopaki. Brunuś, jemy, nie bawimy się, jemy. Dobry Brunuś, tak. Rabuś to jest pyszne. Dobre. Dla kotka. Zaufaj mi, że to jest dobre. No, grzeczne kocury moje. Brawo. Witam Was po stronie mojego śniadanka. Mam tutaj kanapeczki, takie mniejsze, wiecie, wybrałam takie mniejsze kromki. Guacamole sobie zrobiłam, szyneczkę z kurczaczka, rzodkiewkę, majonez light, który ma bardzo mało kalorii, pomidorki, po prostu bazylia i cebulka i sól i chlorella. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. And I should let it be. But I'm gonna dive in with you. Maybe I'll drown. Tak wygląda, słuchajcie, ogródek na ten moment. Wydaje mi się, że całkiem fajnie. Powiem Wam, że na razie tutaj właśnie pod gazebo jest wpuszczane słońce, czyli cała ta góra jest odsłonięta, tak jak pergola, wiecie. A jak tylko słońce będzie dochodzić do szyb, bo jeszcze chcę umyć te okna zaraz, to zasłonię całą, żebyśmy już mieli chłodniej w domu. I właśnie to o to nam też chodziło, że jak ją damy pod ścianą, to i założymy roletę i rozwiniemy pergolę, to nie będzie nam tak leciało, wiecie, gorąco do domu, kiedy są cieplejsze dni. Ja właśnie sobie zjadłam takiego owsianego batonika, mam kawkę, słuchajcie, no i powiem Wam, że wyciągnęłam też te poduchy, co leżą na tym, i mam jeszcze drugie tyle, żeby było, słuchajcie, oparcie. Mamy tych poduch sporo, ale wiecie co, stwierdziłam, że nie ma co wyciągać wszystkiego, bo jutro może jeszcze być jakiś deszcz i nie chcę tego później, wiecie, zbierać tyle. Wyciągnęłam poduszkę na huśtawkę, wyciągnęłam leżaczki, po prostu wyniosłam drapak dla kotów tutaj na zewnątrz, przeniosłam kwiaty dwa i już jest całkiem fajnie. Nie zaczepiałam jeszcze oświetlenia, ale przyczepiłam te różyczki w rogach. Może jeszcze to zmienimy. Mam jeszcze takie zielone na tył tutaj, żeby był ładny, wiecie, widok, jak się siedzi, prawda? Jakbym teraz nagrywała i miała taką zieloną ściankę, to by bardzo ładnie wyglądało. To chcę jeszcze przymocować, ale to już potrzebuję Artura, i żeby jakieś gwoździki powbijał. No. I tak to wygląda na ten moment. Zastanawiamy się, czy nie przestawić gazebo troszeczkę tak, wiecie, w drugą stronę, żeby ta część, gdzie się zasuwa, była od strony sąsiadów, bo nachodzi nam trochę, słuchajcie, na okna i kiedy chcemy mieć widniej, no to niestety nie mamy, bo przyciemnia nam. Myślałam, że ono jest troszeczkę wyższe, więc chyba przestawimy, a wiecie, to jest duże gazebo, nie tak łatwo je przestawić, ale myślę, że chwila, moment, w weekend i damy radę. Dodatkowo w weekend Artur zajrzy do mojego samochodu, bo słuchajcie, linka mi się zerwała od otworzenia klapy z przodu. I no niestety nie mogę otworzyć klapy, więc trzeba to naprawić. Artur stwierdził, że może w sobotę się za to weźmie. Więc jutro mamy na to też plany, żeby to ogarnąć. Zobaczymy, ile się zejdzie i jak on w ogóle tą klapę otworzy, bo pomysł nie jest tak łatwo w tym modelu. No, ale to wiecie, to już się wszystko okaże w weekend. Fajnie, że dzisiaj piątek i piękna pogoda. Jutro ma być, tak wiecie, chyba w kratkę, a pojutrze i przez następne 3 dni później super, więc warto już sobie tutaj przebywać i pić kawkę. Marzyłam o tym, słuchajcie, już od kilku miesięcy, żeby właśnie kawę móc pić w ogródku. Jestem z chłopakami, w sensie kotami, i pilnuję ich tu, żeby nie kombinowały za bardzo. Patrzę, co tam robią, a Rabuś chodzi za Brunem i jak tylko on idzie w jakieś takie bardziej ukryte miejsce, to on za nim chodzi i tak będzie mruczy śmiesznie. Nawołuje go i mega go pilnuje, żeby coś nie napsocił. Takie mam wrażenie. Jeszcze nie wiem, gdzie, nie znalazłam jeszcze wszędzie i nie wiem, gdzie jest taki bieżnik, bo miałam też bieżnik tutaj na tą ławę i to też będę chciała, słuchajcie, znaleźć i chcę przynieść jakieś świeczki i tak dalej, no ale to wiecie, jak będzie więcej ciepłych dni. Jeszcze dokupię lampki takie wiszące tutaj na płot,
No wiecie, trochę jeszcze rzeczy tutaj jest do zrobienia, ale myślę, że będzie całkiem fajnie. I zastanawiam się, czy w ogóle ten stelaż z pergolik będziemy na zimę chować, czy nie. Bo powiem Wam, że ściągnięcie samego materiału też będzie banalne w porównaniu z tym, jak było z tamtym gazebo. Babuś, fajnie, że Pancia drapak przyniosła. Fajna zabawa jest. Bruno gania jakieś robaczki. Fajnie, rabuś, co? To twoje. I wyprałam tam im spanko właśnie. Świeże założyłam. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. Hejka, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was z... O, granola. My mamy granolę, witam Was, słuchajcie, z Azdy. Ty, Artur, widziałeś? Skinny zrobiło granolę. Zaraz Wam pokażę, moi drodzy. Nie wiedziałam, że jest... Ej, ja chyba kupię jedną, mimo że mam. Jesteśmy w ogóle w Tesco, chciałabym powiedzieć, w Aździe na zakupach, słuchajcie. Matyś jest na zajęciach, na balecie, na tap, a my robimy jakieś zakupy i wracamy zaraz do domu. Zobaczcie. Nie wiedziałam, że ze Skinny jest i tu macie 200 kalorii w 45 gramach, to jest bardzo dobre i widzę, że tu jest z czekoladą, jakbym chciała sobie, albo takiej, nie wiem teraz, które wziąć, ale chyba wezmę to. Patrzę, co tu jeszcze jest, słuchajcie, może coś innego. Z Kelloggsa są też, zobaczcie, jakie fajne. Crunchy. Tu mamy w 45 gramach 221. Ja sobie tak posprawdzam, bo czasami to jest napisane, że wiecie, że mniej, a 203, to już mam mniej, czyli ta by mogła być ewentualnie. I jeszcze jest ta mi się podoba, bo ja to lubię rzeczy z czekoladą, słuchajcie. A ta ma 211, czyli teraz tylko zobaczyć gramaturę, gdzie jest więcej w opakowaniu, 375, a tu 350, czyli ta wygrywa. A jeszcze mamy taką i taką. Dobra, biorę to. A, jeszcze tu było, ale tu już są takie, widzicie, musli różne. Dobra, chyba jem dzisiaj granolę na śniadanie, słuchajcie. Chociaż ja przed wyjściem już zjadłam jedną kanapkę. Ale jedna kanapka to tak, żeby nie wyjść z pustym żołądkiem, wiecie. A trzeba wrócić i zjeść konkretnie. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. Słuchajcie, taki mam dzisiaj obiad, mam tortellini,
I mam tutaj pieczarki z jogurtem greckim, pomidorkami, troszkę parmezanu i słuchajcie, świeża bazylia. Zabieram się za jedzenie. My już byliśmy w tylu miejscach znowu dzisiaj, słuchajcie, byliśmy i tak. I zawieźć Maty i odebrać i w sklepie i rozpakować to i na Carboot Sale'u. No generalnie krążyliśmy dosyć dużo, a teraz Artur ogarnia mój samochód. A ja zasiadam do jedzenia, a on teraz nie może, bo wiecie, ma włączony silnik pod domem i musi poogarniać. Hej, ach, moi drodzy, my znowu gdzieś jedziemy. Zaczęło padać u nas i w ogóle jest takie ciężkie powietrze, słuchajcie, takie burzowe. I zaczęło być w ogóle tak, no tak wiecie, duszno, parno. Byliśmy na Carboodzie, kupiliśmy taką jakby tablicę na ogród i stwierdziliśmy, że na ogrodzie będzie można przyczepić tablicę i słuchajcie, grać w jakieś kalambury, w jakieś różne gry i zapisywać, więc musimy kupić kredę, musimy kupić, słuchajcie, ręczniki papierowe, bo już mi zabrakło, glass cleaner, tablicę korkową, bo Artur mi przymocuje w kuchni tablicę korkową, bo też o tym rozmawialiśmy, żeby tam przyczepić na ściance, bo już bardzo długo nic nie jest przyczepione. I pojedziemy na mainie z moim samochodem, bo jest strasznie brudny. Artur mi zreperował to, że się nie, słuchajcie, nie otwierała moja klapa. Po prostu się tam odczepiło coś, no ale musiał tam się dostać, wiecie, to nie było takie łatwe, ale wcześniej patrzył w tygodniu tutoriale i w sumie zrobił to. Ja podkurzałam tu trochę, ale nadal mam bałagan, muszę powycierać tu kurze, właśnie chcę jechać na mejkę z samochodem. Matysia pojechała ze znajomymi, słuchajcie, no do centrum, więc ona dzisiaj jakiś tam shopping, wyjście, wiecie, na jakiś dinner ze znajomymi, ma się cała paczka spotkać, więc fajnie ma. No i tyle. Muszę, słuchajcie, sobie zapisać, co mam kupić, bo jest dużo takich drobnych rzeczy i zaraz czegoś zapomnę. Dużo ludzi. Tam jedzie samochód, Artur. O, właśnie tu. Witam Was bardzo serdecznie, ogarniam, słuchajcie, zmywarkę. Mam poniedziałek, weekend minął. Słuchajcie, odmrażam mięso, dobra? I powiem Wam, że weekend minął, no taki dosyć był intensywny. Mało bardzo nagrywałam, ale powiem Wam, że po prostu szybciej szła mi i Arturowi różna praca i nasze jakieś tam sprawy, jak nie nagrywałam. Poza tym też pewne rzeczy są tylko jakby dla nas, wiecie. I też w ten weekend chcieliśmy pobyć troszeczkę sami i porobić jakieś nasze rzeczy. Ogólnie tak mogę Wam podsumować, Mati była w centrum, super jej się wyjazd ze znajomymi udał. Co jeszcze? Artur odkamieniał ekspres, czajnik i jeszcze jeden czajnik, także takie rzeczy przestawiliśmy gazebo odrobinę inaczej, tak jakby, żeby nam okna nie zasłaniała ten materiał. To jeszcze robiliśmy, ogarnęliśmy mój samochód, ponieważ był trochę popsuty. Od razu samochód sobie podkurzałam, umyłam, byliśmy też na myjni. Jejku, kupowaliśmy jakieś drobiazgi do domu, które nam brakowały od baterii po, nie wiem, kredę. Kupiliśmy tablicę na ogród, mamy darta na ogrodzie. Też Wam może pokażę, złożyłam zamówienie w Timu i to nie jest żadna współpraca, tylko ja kupiłam trzy fajne rzeczy. Powinny przyjść na dniach.
No i powiem Wam, że różne właśnie takie rzeczy się działy. Za chwilę będę nagrywała TikToka, bo przyszły mi włosy ludzkie długie i chcę sobie przedłużyć. I zobaczcie, jak to będzie wyglądało właśnie tymi ludzkimi. Mówiłam Wam, że będę miała takie włosy. Jak chcecie zobaczyć i firmę, i skąd one są, to zapraszam na mojego TikToka. Ogarniam teraz zmywarkę. Zdjęłam pościel na górze, wstawiłam, słuchajcie, chodniki. Za chwilę wstawię po chodnikach pościel i może ręczniki, zobaczymy. Ogólnie ogarniam, słuchajcie, odmrażam mięsko. Będzie dzisiaj właśnie mięso wieprzowe. Na obiad ma być się ciepło. Teraz mamy 16, ale ma być 20 stopni. W sobotę było bardzo ciężkie powietrze, burze zapowiadali, powiem Wam, że odczuwałam to, że jest duszno, parno i jakoś tak słabo. Lili już przeziębienie prawie przechodzi, jeszcze ma trochę zmieniony głos. My z Arturem też trochę się osłabieni czuliśmy i Mati, więc możliwe, że nas tak, wiecie, smyrnęło tylko, ale jest okej. Dzisiaj już jest zupełnie dobrze i powiem Wam też, że obejrzałam wczoraj pierwszy odcinek sezonu Bridgertonów. No i stwierdziłam, że jeszcze bardziej chyba kolorowy jest ten trzeci sezon, jeszcze piękniejsze są ujęcia, a na razie tylko jeden odcinek, słuchajcie, obejrzałam. Miałam w ogóle nie oglądać, poczekać do czerwca, aż będzie wszystko, bo ja uwielbiam serial oglądać, jak jest cały, ale wiecie, zżera mnie jednak ciekawość, co tam w tym nowym sezonie, więc no, obejrzeliśmy z Arturem jeden odcinek, no i co, i czekam, aż Artur wróci, obejrzymy dzisiaj pewnie jeszcze jeden. Chyba, żeby nam coś znowu wyniknęło do ogarnięcia, słuchajcie, na komputerze. Bo właśnie trochę mieliśmy takiej biurokracji do poogarniania, więc no. I tyle, moi drodzy. Także ja sobie tutaj ogarniam i odezwę się później. Słuchajcie, doczepiałam dzisiaj te włosy, co mówiłam Wam, że szczegóły możecie zobaczyć na moim TikToku, bo tam będzie cały tutorial, jak ja je przyczepiam i tak dalej. Związałam sobie teraz takiego kucyka. One są, wiecie, grube takie, ale związałam sobie w kucyka, żeby mi było wygodniej. Słuchajcie, co się robić? No włosy kolorystycznie całkiem nieźle dopasowane. Może powinnam je trochę skrócić, bo to jest 22 inch chyba, więc naprawdę są bardzo długie. Moje mają pewnie z 18, ale słuchajcie, bardzo ładny blond tutaj, taki jaśniutki. Tutaj taki odrost w tych włosach, bo takie wybrałam. Troszkę tu się właśnie odznaczają te moje, ale wiecie co? Tam było też napisane, że można te włosy podkręcić i wtedy jest lepszy efekt. Może Wam na chwilę zdejmę jeszcze. Pochodzę sobie trochę, skoro te włosy tak fajnie wyglądają, słuchajcie, o, no zobaczcie, jakie mam teraz gęste włosy i one są nieuczesane, prawda? Powinnam je chyba podkręcić, no ale całkiem fajne, słuchajcie, i całkiem mi się to podoba, a tak wyglądają, słuchajcie, z tyłu. Także czemu nie sobie czasami doczepić i zdecydowanie fajniej te niż syntetyczne, ale jak na przykład Wy chcecie sobie tak czasami przedłużyć tylko, a nie cały czas, i nie chcecie wydawać też tyle kasy, co wiecie, na włosy ludzkie, no to ja Wam szczerze polecam kupić syntetyczne gdziekolwiek indziej i sobie ponosić, zobaczyć, czy to jest w ogóle dla Was. Dobra, ja idę, słuchajcie, na dół, bo teraz właśnie nagrywam tego TikToka i w końcu wypiję kawę, jest po 12, może nawet na zewnątrz. Siema ziomalki, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w nowym dniu, słuchajcie, słonecznym dniu, mamy poranek, jest 14 stopni, jest 9. Już się pożegnałam z dziewczynkami jakiś czas temu, poszły do szkoły, słuchajcie, muszę Wam pokazać jedną rzecz. Jak dostałam tą Monsterę Manki, to miała jeden, nie, dwa liście, po czym Bruno zjadł jeden, pogryzł w sensie, wiecie, odgryzł, albo miała trzy listki, była bardzo biedna i Bruno odgryzł chyba dwa i został jeden. I w ciągu chyba miesiąca mam tyle. Jejku, jaram się, słuchajcie, i wychodzą dwa kolejne, także tu, żeby tutaj nie zapeszyć, ale ruszyła moja Monstera Manki i się uradowała, a ja jakoś nie wiem, ale jeśli chodzi o monstery, to ja mam rękę. Dla mnie to jest chyba najłatwiejszy kwiat do pielęgnacji, albo się po prostu tak dobrze czuję, ogólnie monstera w naszym domu, wiecie, może jej odpowiadają warunki, nie wiem, ale niech sobie rośnie. Bruno właśnie wylewa wodę, nie wylewaj, kochanie, wody, nie wylewaj, nie wylewaj, wiemy, że już Ci się zaczyna nudzić. Także lepiej mnie nie irytuj, bo on wylewa wodę, słuchajcie, ale już nie tak zawsze, tylko tak czasami. Krążyć teraz będzie przy niej, bo jak go odpycham, to on tym bardziej przychodzi, wiecie. Dobra, słuchajcie, robię śniadanie i miałam zrobić super omlet, mam przepis, ale zrobię sobie go chyba na kolację. Fajny czekoladowy, ale mam takie ładne pieczywo, że chyba jednak poszukam awokado albo jakieś warzywa, jajko sadzone. No, co ja poradzę na to, że ja kocham jajka i jajka mnie sycą odpowiednio i są smaczne? Także, słuchajcie, zabieram się za robienie śniadania. Potem będziemy ogarniać różne rzeczy, słuchajcie. Trzeba trochę posprzątać. Właśnie zrzuciłam ręczniki, będę wstawiała ręczniki do prania.
Powiem Wam, że już coraz bliżej do odwiedzin naszych gości. Będziemy mieli gości przez całe ferie dziewczynek. Dziewczyny zaczynają ferie już w piątek, w sobotę już mamy, słuchajcie, gości. Trzeba trochę pogotować, też coś tam przygotować, przynajmniej tak wiecie, na dwa pierwsze dni. Potem wyjeżdżamy, dowiecie się już pewnie z czasem, gdzie wyjeżdżamy, ze znajomymi, ale to będzie taki wyjazd bardziej weekendowy w środku tygodnia możliwe. No i potem, słuchajcie, wracamy i dalej mamy gości i razem spędzamy czas i Artur będzie miał urlop, także powiem Wam, że jestem podekscytowana i nie mogę się doczekać. Raz, spotkania z naszymi gośćmi, dwa, wyjazdu, trzy, czasu wspólnego z dziećmi i Arturem, bo wszyscy razem w końcu będą mieli wolne. A to też nie jest takie częste. Pytacie mnie też coraz częściej, naprawdę to już w sumie chyba od stycznia dostaję te pytania, kiedy pojedziemy do Polski, czy jedziemy do Polski, kiedy wybieramy się do Polski, czy jedziemy na wakacje do Polski i tak dalej. Ja Wam mówiłam, że nie wiem, ale już wiem mniej więcej jak to będzie wyglądało, ale to powiem o tym Wam później. Na razie robię śniadanie, bo to trzeba chwilę usiąść i to będzie dłuższa pogawędka. Właśnie myłam płytki, tyle o ile dałam radę je wyczyścić. Widać, że są nadal przebarwione, takie rdzawe, ale to już nieważne. Jeszcze nie posadziliśmy tutaj trawy, ale stwierdziłam, że Wam, słuchajcie, pokażę jedną rzecz. Czyli zobaczcie, mamy Darta i zamówił Artur plastikowe, słuchajcie, lotki. On jest elektroniczny i będziemy grali w Darta. I mamy taką fajną tablicę, po prostu, żeby było tak przyjemnie, jak będziemy grać w kalambury, żeby można było coś zapisywać, tu jest kreda. No, więc to chciałam Wam pokazać z takich nowości. Nie wyciągam dzisiaj podłóg, bo jutro ma padać deszcz. Jeszcze co, przystawiliśmy altankę i teraz to zamknięcie jest z tej strony, bardziej nas kryje od sąsiadów i nie zasłania mi tutaj, słuchajcie, okna. Teraz jest odsłonięte, bo chcę, żeby mi, wiecie, słoneczko tutaj sięgało, tym bardziej, że tam też trochę pomoczyłam. Przyczepiłam już te, widzicie, róże tutaj na bokach, o, i tutaj te piękne kwiatki. Zielone jest jeszcze nie przyczepione, zamówiłam kolejne zielone, więc będzie tutaj fajnie wypełnione. No i tu są lampki na tym boku, na całej chyba górze. A, na tej górze, słuchajcie, z tej strony, z tej i tutaj też są lampki. I jeszcze lampki są tu na tej rynience, tak do połowy góry, bo tak też zrobiłam, żeby było, słuchajcie, przyjemniej i tak, wiecie, przytulniej. Jeszcze dojdą fajne lampiony, ale to już Wam pokażę, jak będzie wszystko teraz, taki, wiecie, update sytuacji ogrodowej. Powiem Wam, że w ogrodzie to też można się bawić i co chwilę coś dokupować. Ja bym chciała stworzyć tam naprawdę taki fajny azylek, ale wiecie, ta pogoda jest jeszcze taka, dwa dni jest, trzy dni słonecznie, później trochę popada i co wyciągnie się te poduchy, to trzeba, słuchajcie, pamiętać też, żeby je schować.
Planujemy niedługo jakiegoś takiego grilla, otwarcie sezonu, że tak powiem, w ogrodzie, więc wtedy na pewno powyciągamy wszystko, a na razie to tak wiecie, jak piję kawkę, sobie wyciągam więcej rzeczy w ciągu dnia, potem pamiętam, żeby to schować i co chwilę jakieś nowe rzeczy dochodzą. Będzie też bardzo fajny parasol, już nie mogę się doczekać, aż przyjdzie, możliwe, że już jutro, a reszta rzeczy do ogrodu dojdzie raczej troszkę później, bo patrzyłam, że zamówienie moje z teamu podzieli na dwie części. Najpierw przyjdzie ten parasol, a dopiero ileś dni później przyjdzie reszta. Ale słuchajcie, nie szkodzi. Montałam też, słuchajcie, w akwarium, zobaczcie, przejaśniało. No i powiem Wam, że rybki nadal nasze żyją, mają się świetnie, widzicie je. Także sobie pływają, przynajmniej mają teraz dużo czyściej niż jeszcze parę dni temu. W planach są jeszcze porządki dzisiaj w szufladzie wstydu. Tu jest wszystko i nic. My mamy mało szuflad w kuchni, więc naprawdę nawet organizery do takich szuflady, jak mamy je dwie, nie spełniają swojej roli, bo zabierają nam przestrzeń. Robię sobie też, słuchajcie, już tutaj kawkę. Kawę wypiję i zabieram się za tą szufladę, bo tam pod spodem jest, słuchajcie, brudno. Chcę przejrzeć, co jest nam nadal potrzebne, a czego nie używamy. Trzeba zoptymalizować po prostu ilość tych rzeczy, żeby tu było przyjemnie. I mam, słuchajcie, mój obiad. To jest serek wiejski, surówka z Pekinki, ogórka, pomidora, cebuli, pałeczka z kurczaka i ziemniaczki. Zabieram się za jedzenie. Właśnie, słuchajcie, przyszedł mój parasol. Wyjęłam go z teamu i zobaczcie, to nie jest strzecha. Ja myślałam, że ja zamawiam taką ala strzechę, tylko to są takie kawałki. Pewnie wykorzystane jakieś plastiki, wiecie, żeby się nie marnowało. Wygląda to całkiem fajnie, ale myślałam, że to będzie bardziej strzecha. Nie przeczytałam w sumie opisu, spodobało mi się na zdjęciu. Ładna jest drewniana rączka, idę z tym na ogród. Słuchajcie, po co mi parasol, jak mam gazebo? No słuchajcie, po to, żeby było bardziej przytulnie i fajnie, na przykład przy huśtawce, dodatkowa ochrona od słońca. Dobra, idę go rozłożyć i Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, tak wygląda mniej więcej ten parasol, ale co chcę Wam powiedzieć, że nie mogę go wbić za bardzo sama, to raz, dwa. Dajcie znać, czy będzie fajnie wyglądał na takim ogrodzie. Wystawiałam też paproć, bo w domu mi jakoś marnieje, więc niech sobie tutaj będzie. I powiem Wam też, że jest dosyć niski. Myślałam, że on będzie trochę wyżej, ale jest dosyć niski. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Chyba, że można go jeszcze, słuchajcie, podwyżyć, a ja może nie umiem. Właśnie, dobra, może można go podwyżyć, bo póki co, to zobaczcie, jak to wygląda śmiesznie. Pod spodem jest spoko, ale myślę, że tutaj już Artur, chociaż nie, ta część to jest chyba jeszcze do odkręcenia. Coś się tu przyciska, słuchajcie, ale przycisnęłam i nie wiem co. I wcisnęłam guzik. Tu jest do złożenia, tu jest do włożenia tej części drugiej, a tu nie wiem co. Ej, no dobra, słuchajcie, jest pewien progres. Ten przycisk jest do regulacji parasola tak lub tak. Więc teraz wygląda w ten oto sposób całkiem fajnie, słuchajcie. Ja w ogóle chyba zasłonię trochę, bo są jakieś takie chmurki. I stwierdziłam, że może przysłonię gazebo. I teraz staniemy tu. I wiecie, dodatkowo ten parasol będzie chronił, gdyby słońce było z tej drugiej strony, bo on nie ma boków, nie ma gazebo. Więc stwierdziłam, że będzie fajnie wyglądał, jest też beżowy. Można go też dać tam przy huśtawce, ale wiecie co, nie chcę tam wbijać, bo my pod spodem mamy wyłożone takie coś ochronne, żeby nam nie przerastały. Więc teraz w sumie ciężko stwierdzić, wiecie, czy tak to może wyglądać. Czy można tam właśnie przyczepić, może tam po prostu w rogu, o, koło sąsiadki tego. No nie wiem. Met you in the summer, when you left it was cold, said we loved one another.